Zapraszam do odwiedzenia strony csgoskins.pl. Cześć, siema, z tej strony Golzer, witam was bardzo serdecznie w czwartym dniu Majora MLG Columbus 2016. Nim przejdę do moich dzisiejszych typów właśnie na ten dzień czwarty, pragnę odnieść się do jednej kwestii. We wczorajszym odcinku zagłosowałem na G2 Esports grające z Virtus Pro, co spotkało się z dosyć sporym oburzeniem ze strony niektórych. Uważam to, wydaje mi się, za coś absurdalnego, żeby po pierwsze hejtować mnie za to, że wybrałem G2, po drugie hejtować film za to, że ktoś zagłosował na inną drużynę niż Virtus Pro. Ja powtarzałem i powtórzę to jeszcze raz. Virtus Pro to Polacy, przez co kibicuję im i chcę dla nich jak najlepiej, życzę im jak najlepiej. Natomiast nie ma to nic wspólnego w ogóle z betowaniem. No, jeśli mam tylko i wyłącznie ochotę postawić na G2, to na G2 stawiam. I nie jest to związane z tym, że ja chcę, żeby G2 wygrało, tylko z tym, że wydaje mi się, że G2 to spotkanie wygra. Także tak się stało. Jak doskonale wiemy, G2 przegrało z Virtus Pro 2-1 w mapach, także gratulacje tutaj dla Polaków. Są już w ćwierćfinałach. No i teraz przyjdzie im mecz z Luminosity. Także zaraz zobaczycie moje typy właśnie na dzień czwarty. Także jeszcze raz, no, pobanowałem wczoraj dużo osób, bo obrażać mnie za to, że postawiłem na G2, a nie Virtus Pro, jest kuriozalne i naprawdę niektórzy się pukną w głowę i zastanawiam się, co tworzą, bo to jest zachowanie 10-latków, no inaczej tego nie nazwę. Tak czy siak, sporo osób też mnie zrozumiało, czemu tak zrobiłem, i tym osobom dziękuję. Także cóż, przechodzimy dzisiaj już do drużynego jego pikem. No i dzisiaj oczywiście ćwierćfinały. Wczoraj nie poszło za dobrze, bo trafiłem tylko dwa typy na cztery. Mauzy przegrały z Nipem przez to, że Nip grał niesamowicie taktycznie. No, Nip wczoraj taktycznie chyba zagrał jeden z lepszych meczów, jaki oglądałem. Było widać duże braki w skillu, wydaje mi się, między Nipem a Mauzami, na korzyść Mauzów. Natomiast taktyka tutaj naprawiła wszystko i Mauzy sobie z tym nie poradziły. Także gratulacje dla Nipu, przechodzą do ćwierćfinałów. Nie spodziewałem się tego, w ćwierćfinale grają z Navi, do czego zaraz przejdę. Fnatic, FaZe Clan, tak jak się spodziewałem, dosyć gładkie zwycięstwo Fnatic. FaZe jest dobrą drużyną, natomiast jeszcze niedoświadczoną, mimo że ma doświadczonych zawodników, ale ogólnie nie jest doświadczoną ekipą. Także tutaj, no, nie spodziewałem się, żeby dali radę z Fnatic i tak też się stało. CLG z Gambit, troszkę CLG problemów miało, natomiast tak jak się też spodziewałem, są po prostu lepszą drużyną niż Gambit i sobie ostatecznie również 2-1 w mapach z tutaj Gambit poradzili. No i na sam koniec spotkanie, o którym już wspominałem, czyli Virtus Pro G2 Esports 2-1 w mapach dla Polaków, z czego się niezmiernie cieszę, natomiast obstawiłem tutaj na G2, bo wydawało mi się, że po prostu G2 sobie z Virtusami poradzi. Dla mnie absurdalne jest również to, że G2 nie wykluczyło mapy Train, skoro przegrali na niej 16-1 w fazie grupowej w dniu pierwszym właśnie z Virtusami. Także nie rozumiem tego posunięcia na Trainie. Znowu przegrali, wydaje mi się, że to jest duży błąd ze strony G2 i że to głównie zadecydowało o tym, że oni w tym meczu przegrali. Tak czy jak Virtus Pro gra dalej, gra z Luminosity, do tego spotkania też dalej przejdziemy. Rozpoczynamy od pary Navi Ninjas in Pyjamas. Dzisiaj o 16:00 wielki mecz. Nie ma co mówić, wielki mecz Navi z Nipem. To będzie ekscytujące spotkanie i stawiam, jak widzicie, na Navi. Z tego też względu, że Navi to jest tak, to są takie Mauzy, bo skillowo Navi również posiada niesamowicie dobrych zawodników, jak chociażby Guardian oczywiście. A do tego dochodzi dużo lepsze taktyczne zgranie niż Mauzy. Także wydaje mi się, że tutaj Nip powalczy, natomiast nie będzie miało ogólnie szans większych z Navi. Natomiast jeśli Nip tutaj wygra, to ja już naprawdę nie będę wiedział, co sądzić o Nipie. Będą oni dla mnie totalnym zaskoczeniem na tym turnieju. Mimo wszystko stawiam na Navi i liczę, że to właśnie Navi wygra. Mimo że dużo bardziej wolę i kibicuję Nipowi, stawiam na Navi. Przechodzimy do kolejnej pary. Astralis zagra z Fnatic. Fnatic, które bardzo silnie wyglądało w tym meczu z FaZe, podejmuje Astralis, które bardzo silnie wyglądało w fazie grupowej, gdzie pokonali bez problemów i CLG, i Gambit Gaming. Także tutaj również troszkę mam wątpliwości co do tego, czy Astralis przypadkiem nie wygra z Fnatic. Natomiast Fnatic to jest na tyle dobra drużyna, na tyle doświadczona drużyna, że wydaje mi się, że oni właśnie tym doświadczeniem tutaj wygrają. To będzie bardzo wyrównany mecz. Zobaczycie, że tutaj będą dogrywki. Wydaje mi się, że tutaj będą przynajmniej dwie dogrywki.
Natomiast ostatecznie zwycięsko wyjdzie Fnatic, chociaż tutaj również powtórzę, wolę Astralis od Fnatic, bo za Fnatic nie przepadam. Natomiast stawiam na Fnatic, bo wydaje mi się, że oni wygrają, a po prostu punkty chcę zdobywać, bo na razie nie jest za ciekawie z moim dorobkiem punktowym. Przechodzimy do pary numer 3. Team Liquid CLG, tutaj taka jedyna tak naprawdę para z tych ćwierćfinałów, w której nie powinno być problemów z poprawnym wytypowaniem. Liquid jest dużo mocniejsze niż CLG i to właśnie Liquid powinno przejść dalej, natomiast jak będzie, to zobaczymy. Tak czy siak stawiam właśnie na Team Liquid. No i ostatnia para, Luminosity Gaming, czyli moja ulubiona drużyna. To jest moja ulubiona drużyna, drużyna, której najbardziej kibicuję. Zagra z Virtus Pro, czyli to, co już wspominałem, z naszymi rodakami, z drużyną, do której każdy Polak ma sympatię, bo nie wierzę, że ktoś potrafi hejtować Virtus Pro. Natomiast Luminosity, tak jak to wspominałem w pierwszym odcinku, to jest dla mnie top 3 drużyn na świecie w tym momencie. I stety, niestety, wydaje mi się, że Luminosity sobie tutaj z Virtusami spokojnie poradzi. Nie wiem, czy to będzie 2-0 w mapach, bo też nie do końca wiem, w jakiej formie będzie Virtus Pro dzisiaj, tak? Bo wczoraj niby zagrali znowu dobrze, przedwczoraj z Navi sobie nie poradzili. Navi to jest taki poziom właśnie Luminosity. Luminosity troszkę lepsze od Navi, bym nawet powiedział. Także zobaczymy, jak tutaj będzie. Stawiam mimo wszystko na Brazylijczyków i to Brazylijczykom w tym spotkaniu kibicuję bardziej. Także tutaj pewnie już oburzona kolejna fala dzieci, bo tak po prostu to nazwę. Natomiast kibicuję Luminosity, ale absolutnie nie będę zły, jeśli Virtus Pro przejdzie dalej, bo to są Polacy, Polakom zawsze kibicuję, natomiast wydaje mi się, że Luminosity tutaj po prostu okaże się lepsze i przejdzie do półfinału, a następnie półfinał wygra i wygra finał. Takie są moje tutaj obstawianie końcowe. Już wydaje mi się, że Luminosity wygra tego Majora. Natomiast jak będzie, no to zobaczymy. Także jak Luminosity Gaming z Virtusami, naprawdę ciekawe spotkanie. Kibicuję tak w zasadzie dwóm drużynom tutaj. Także to jest takie spotkanie, w którym będę się bardzo denerwował, bo Luminosity wygra, będę się cieszył, wygra Virtus Pro, będę się cieszył. Także tutaj ciężko mi cokolwiek o tym więcej powiedzieć. Stawiam na Luminosity i to doskonale widzicie. Przejdźmy natomiast do drużyny marzeń. Drużyna marzeń w dniu trzecim zdobyła dla mnie 316 punktów. Nie za wiele, natomiast jest to przyzwoity wynik, bo w dalszym ciągu utrzymuje nas w rankingu globalnym na poziomie przynajmniej tych 30%. Dalej mamy odznakę srebrną, brązową minimum, także przynajmniej tyle. Jeśli chodzi o Flusze, no to Flusza zawiódł po całej linii, tylko 32 fragi, 27 zgonów, także to był zły wybór. Forest to również nie był zbyt dobry wybór. Dużo słabszy występ Foresta niż dwa dni wcześniej. 48-48 i tylko jedno zabójstwo w klaczu, także tutaj nieporozumienie z mojej strony. Chris J również nie za dobrze się spisał jako ten wojownik rundy eko. Staty na minusie, 10 zabójstw z pistoletu, także tylko 53 punkty. Niko standardowo nie zawiódł, 61-57, no fantastyczne statystyki Niko. Oraz 13 zabójstw, 13 entry fragów, także 91 punktów dał nam tutaj. On jest bośniakiem chyba, jeśli się nie mylę. No i Sniper JW, który również fajnie tutaj pograł, 39-30 oraz 15 zabójstw AWP, także przyzwoity wynik, dało to 316 punktów. No i na ten moment znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu znajomych, natomiast dopiero na 29% w rankingu globalnym. Także dzisiaj trzeba przynajmniej podtrzymać ten poziom, który wczoraj udało się zdobyć, a najlepiej jeśli ten poziom przewyższymy, bo wtedy możemy się przesunąć wyżej i możemy zbliżyć się do odznaki srebrnej, bądź kto wie, może nawet i złotej. Także tak się prezentuje piątka, którą stawiam na dzisiejsze mecze, na dzisiejsze cztery bardzo ciekawe mecze. Na Komandosie postawiłem na Coldzera. Coldzera to jeden z tych zawodników, którzy po pierwsze w każdym spotkaniu prezentują równy poziom. Nie widziałem jeszcze spotkania, w którym Coldzera jakoś bardzo słabo grał, natomiast widziałem często spotkania, w których Coldzera miażdżył. Także komando z Coldzera, dodatkowo grałem, tak jak mówię, z Virtus Pro, więc to może być spotkanie wyrównane, także Coldzera będzie miał się czym wykazać. Stawiam na Coldzera, mam nadzieję, że mnie nie zawiedzi. Jeśli chodzi o Króla Klaczy, przywracam wybór z pierwszego dnia, tak, z pierwszego czy drugiego, z pierwszego dnia. Hiko na Królu Klaczy, oni grają oczywiście CLG,
Tak jak mówiłem, że to w miarę łatwy powinien być mecz dla Team Liquid, natomiast będzie, myślę, mnóstwo sytuacji, w których Hiko będzie zostawiał sam w swojej drużynie i wydaje mi się, że tutaj Hiko również nie dość, że dodatnimi statami, to jeszcze tymi fragami na klaczu troszkę punktów nazbiera, przynajmniej mam taką nadzieję. Wojownik Grundeko, tutaj powiem wam, że bardzo ryzykownie poszedłem, bo postawiłem na zawodnika CLG. Tak jak mówię, wydaje mi się, że Team Liquid ich tutaj troszkę będzie męczyło, także często to eko CLG może mieć. No a Haste z pistoletów spisuje się po prostu genialnie, także postawiłem na Haste'a, zobaczymy jak to mi się opłaci, mam nadzieję, że mi się opłaci. Natomiast to jest bardzo ryzykowne, co tutaj robię, natomiast bez ryzyka nie ma zabawy, także tutaj taki mój wybór. Pierwszy zabójca Simple. Simple bardzo dobrze entry fraguje, także mam nadzieję, że podtrzyma to, co robił do tej pory na tym majorze i znowu będzie bardzo często zdobywał pierwsze zabójstwo w rundzie. Także tutaj kolejny zawodnik z Team Liquid w tej piątce mojej. No i na sam koniec Sniper Guardian. Zapytacie, czemu nie ma Falena, czemu Guardian? Mówiłem, że Falena będę trzymał do końca. Prosty powód. W Luminosity jest coś takiego, że nie zawsze Fallen gra snajperką. Jeśli podnoszą snajperkę na przykład, to często tę snajperkę dostaje właśnie Cold Zera, z tego też względu, że on również bardzo dobrze za WP gra. Także niepotrzebnie tutaj trzymać na ten moment Fallena, bo często Fallena omijają rundy z AWP. Także lepiej trzymać tutaj zawodnika, który zawsze, jeśli jest AWP w drużynie, nią gra. A takim zawodnikiem jest Guardian. Także stawiam oczywiście tutaj na Guardiana, no i miejmy nadzieję, że zapunktuje fajnie w meczu z Nipem i generalnie mam nadzieję, że ta piątka da mi dużo punktów. Dużo punktów, żeby te dwa ostatnie dni to już była taka bardziej formalność. Natomiast sporo punktów jeszcze do zdobycia. Zobaczymy jak to będzie. Tymczasem ja się dzisiaj już z wami żegnam. Piszcie jak wam poszło w dniu trzecim. Piszcie, czy dropnęła wam jakaś skrzynka pamiątkowa. Mi jeszcze nic nie dropnęło, natomiast nie o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast swoją drogą fajnie byłoby przyjąć takiego cobblestone'a. No nie ukrywam. Także siak, ja już się z wami żegnam. Dzisiaj się troszkę bardziej rozgadałem, no ale trzeba było, bo tutaj pewną kwestię musiałem wyjaśnić. Oglądamy dzisiaj mecze, do zobaczenia jutro. Mówił Goldzor, na razie.